wszechświat narodził się w ogniu wielkiego wybuchu. Eksplozji tak potężnej, że dała początek całej znanej nam rzeczywistości. Ale czy zastanawiałeś się, jak może umrzeć wszechświat? Czy zgaśnie po cichu, pogrążając się w wiecznym mroku i chłodzie? A może zginie w spektakularnej, kosmicznej katastrofie, która rozerwie czasoprzestrzeń na strzępy? Naukowcy przewidują kilka przerażających scenariuszy końca wszystkiego. W tym filmie wyruszymy w podróż do kresu istnienia, by poznać 5 możliwych końców wszechświata. Przygotuj się na dawkę grozy i fascynacji. Oto wizje tak ogromne, że trudno je pojąć. Zaczynajmy. Wyobraź sobie noc tak ciemną i zimną, że nie widać na niebie ani jednej gwiazdy. Miliony galaktyk w oddali przestały być widoczne. Odpłynęły tak daleko wskutek wiecznej ekspansji, że ich światło nigdy już do nas nie dotrze. To właśnie wielkie zamarznięcie, zwane też wielkim chłodem lub śmiercią cieplną wszechświata. Wszechświat rozszerza się bez końca, a przez to coraz bardziej rozrzedza i ochładza. W końcu gwiazdy wypalają całe swoje paliwo. Jedna po drugiej gasną jak lampki, które nie mają już oliwy. Nowe gwiazdy nie powstaną. Materia jest zbyt rozproszona, by mogła się gdziekolwiek zlepić w świecący punkt. Galaktyki zamieniają się w cmentarzyska ciemnych, martwych słońc. Mija miliard za miliardem lat. Ostatnie czerwone karły dogorywają słabym żarem. Wszechświat pogrąża się w wiecznej nocy i mrozie. Temperatura spada niemal do zera absolutnego. Planety, jeśli jeszcze jakieś istnieją, to lodowe bryły dryfujące w ciemności. Czarna dziura pożera gdzieś ostatnią gwiazdę, a później sama gaśnie, powoli wyparowując przez wyłanianie cząstek Hawking Radiation. Czy to już koniec? Nie do końca. Raczej ciągnące się w nieskończoność wyczekiwanie na koniec. W takim wszechświecie nie będzie już nic, co mogłoby się wydarzyć. Żadnych erupcji supernowych, żadnych kolizji galaktyk, tylko cisza i stagnacja. Właśnie tak wygląda wielkie zamarznięcie, koniec poprzez wygaszenie wszelkiej energii i aktywności. Czy potrafisz wyobrazić sobie ten kosmiczny bezruch? Moment, w którym wszechświat osiągnie maksymalną entropię, stan kompletnej równowagi, gdzie nic więcej nie może się wydarzyć? To jak ostatni oddech umierającego giganta, cichy, zimny i ostateczny. Przerażające, prawda? A przecież to tylko jeden z możliwych końców. Teraz spójrzmy na zupełnie inny scenariusz. Czy koniec wszechświata może być powrotem do początku? Wyobraź sobie, że cofamy kosmiczny zegar. Galaktyki, które dziś uciekają od siebie w ekspansji, zaczynają nagle hamować. Dzień po dniu ich oddalanie słabnie, zatrzymuje się, a potem zmienia kierunek. Zamiast coraz dalej, wszystko zaczyna zbliżać się do siebie. To wizja wielkiego kolapsu, przeciwieństwa wielkiego wybuchu. W tym scenariuszu grawitacja wygrywa z ekspansją. Być może ciemna energia, ta tajemnicza siła rozpychająca kosmos, zaniknie lub zmieni się jej natura. Efektem jest to, że rozszerzanie zwalnia do zera. Wszechświat osiąga maksymalny rozmiar, a potem zaczyna się kurczyć. Galaktyki początkowo delikatnie, potem coraz szybciej, lecą ku sobie jak kosmiczne pociski. Nocne niebo, które dziś jest ciemne, rozjarza się na nowo. Setki miliardów gwiazd wszystkich galaktyk zbliżają się, tworząc ognisty blask na firmamencie. Możemy sobie wyobrazić, że z każdą mijającą epoką gwiazdy tłoczą się coraz gęściej. Wszechświat zapada się pod własnym ciężarem. Temperatura rośnie, bo gdy wszystko się zagęszcza, zgniecione grawitacją gazy i pyły rozgrzewają się do niewyobrażalnych poziomów. Galaktyki łączą się, czarne dziury pochłaniają całe roje gwiazd. W końcu cały kosmos staje się jednym, coraz bardziej gorącym i gęstym punktem. Czy to brzmi znajomo? Tak. To niemal powrót do warunków wielkiego wybuchu, tylko w drugą stronę. W wielkim kolapsie wszechświat kończy się w ogniu i ciasnocie zamiast w chłodzie i pustce. Wszystko, co istniało, planety, gwiazdy, atomy, zostaje zmiażdżone w jednym punkcie o nieskończonej gęstości.
Czy to naprawdę koniec? A może początek czegoś nowego? Niektórzy zastanawiają się, czy po wielkim kolapsie mógłby nastąpić kolejny wielki wybuch, jak kosmiczne odbicie, wieczny cykl śmierci i odrodzenia. Czy nasz wszechświat odradzałby się na nowo, raz za razem? Tego nie wiemy. Jednak sama wizja kolapsu budzi dreszcz. To koniec, w którym czas i przestrzeń zapadają się wraz z nami w gigantycznej kosmicznej katastrofie. Nadszedł czas na scenariusz rodem z koszmaru. Wyobraź sobie, że ekspansja wszechświata nie tylko trwa, ale z czasem staje się coraz gwałtowniejsza. Nie dość, że galaktyki uciekają od siebie, one robią to coraz szybciej, coraz potężniej z każdą mijającą epoką. To tak, jakby niewidzialna siła, ciemna energia, wprost szalała, pchając wszystko na zewnątrz z rosnącą mocą. Co by to oznaczało? W scenariuszu wielkiego rozdarcia wszechświat rozciąga się aż do punktu krytycznego, w którym rozerwie dosłownie wszystko. Na początku oddzielą się od siebie gromady galaktyk. To dzieje się już teraz, powoli, gdy przestrzeń się rozszerza. Ale wyobraź sobie, że w przyszłości to rozszerzanie przyspiesza niepowstrzymanie. Za jakiś czas galaktyki w naszych gromadach przestają trzymać się razem i rozbiegają się w przestrzeń. Później nawet nasza własna galaktyka, Droga Mleczna, rozpadnie się na części, bo grawitacja nie zdoła utrzymać jej gwiazd w kupie. Brzmi strasznie? To dopiero początek. Ekspansja wciąż przyspiesza, jakby kto przekręcał pokrętło mocy na maksimum. Układ Słoneczny? Nawet on się nie ostanie. Słońce odrywa się od planet. Planety od siebie nawzajem. Każda orbita się rozpada. Ziemia, o ile wciąż istnieje, może zostać wyrwana ze swojej orbity i poszybować w przestrzeń. A to jeszcze nie koniec koszmaru. W kulminacyjnym momencie wielkiego rozdarcia siły rozszerzającej się przestrzeni stają się tak potężne, że pokonują wszystkie inne siły. Nawet atomy, nawet cząstki elementarne, wszystko zostaje rozerwane. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Materia, z której jesteśmy zbudowani, rozciągnięta i zniszczona, gdy przestrzeń dosłownie się rozrywa. Cały wszechświat ginie w jednym dramatycznym akcie, następuje pęknięcie czasu i przestrzeni. To koniec w formie absolutnej destrukcji. Co ciekawe, obliczenia pokazują, że w pewnych warunkach mogłoby to nastąpić relatywnie szybko, nawet za kilkadziesiąt miliardów lat. Niektóre modele sugerowały kiedyś 22 miliardy lat do końca, a późniejsze poprawki mówiły nawet o paru miliardach lat w przyszłości. To w kosmicznej skali prawie jak jutro. Oczywiście tylko jeśli ciemna energia okaże się tak szalona, bo obecne obserwacje raczej uspokajają. Nic nie wskazuje, by tak drastyczne rozdarcie rzeczywiście nam groziło. Ale sam koncept mrozi krew w żyłach. Czy przestrzeń naprawdę mogłaby rozedrzeć się jak nadwyrężona tkanina? Wielkie rozdarcie to z pewnością jeden z najbardziej przerażających końców, jakie można sobie wyobrazić. Przejdźmy teraz do scenariusza, który jest równie intrygujący, co upiorny w swojej nagłości. Wcześniejsze wizje zakładały powolne procesy, miliardy lat wygasania gwiazd czy rozszerzania kosmosu. A co, jeśli koniec nadejdzie nagle, bez ostrzeżenia? Poznaj rozpad próżni. Koniec wszechświata, który może wydarzyć się w każdej chwili. Brzmi jak science fiction? Wyobraź sobie, że to, co uznajemy za nic, pustą próżnię przestrzeni, tak naprawdę nie jest całkowicie puste ani w pełni stabilne. Fizycy podejrzewają, że nasza rzeczywistość może być zawieszona w stanie zwanym fałszywą próżnią. To jak dolina, w której utknęła kula. Nie spadła jeszcze na absolutne dno, ale chwilowo leży w zagłębieniu zbocza. Ta kula to całe nasze uniwersum. Prawdziwe najniższe dno byłoby prawdziwą próżnią, stanem jeszcze bardziej stabilnym niż to, co znamy. Co by się stało, gdyby nasz wszechświat jednak przeturlał się do tego prawdziwego dna? Nagle podstawowe prawa fizyki mogłyby się zmienić. W jednym momencie gdzieś w kosmosie pojawia się maleńka bańka nowej, prawdziwej próżni, a ona zaczyna ekspansję z prędkością światła. Rosnąca bańka wciąga w siebie wszystko, co napotka. Atomowe więzy pękają,
materia zostaje przeobrażona lub unicestwiona, bo wewnątrz tej bańki obowiązują już inne prawa fizyki. To tak, jakby wymazać dotychczasową rzeczywistość gumką, ten nowy stan próżni kasuje wszystko, co znamy. Przerażające jest to, że nie zobaczysz tego końca nadchodzącego. Bańka prawdziwej próżni pędzi z prędkością światła, więc dotrze do Ziemi w tej samej chwili, w której zostanie wykryta. Niebo nie pociemnieje, nie będzie żadnego sygnału ostrzegawczego. Pewnego dnia po prostu koniec. Cały nasz wszechświat zostaje pożarty przez nową rzeczywistość w ułamku sekundy. Brzmi to niewiarygodnie i na szczęście jest skrajnie hipotetyczne. Czy tak się kiedyś stanie? Nie wiemy. Obliczenia sugerują, że jeśli już, to raczej w czasach tak odległych, że nasze ludzkie umysły nie potrafią ich pojąć. A może wszechświat przetrwa w swojej fałszywej próżni jeszcze biliony lat, albo i na zawsze. Mimo to, rozpad próżni pozostaje jedną z najbardziej niezwykłych teorii końca. Nagły i natychmiastowy zgon całej rzeczywistości, niczym brutalne przebudzenie ze snu, który trwał 14 miliardów lat. Na koniec, paradoksalnie koniec, który wcale nie przypomina końca. To wizja bardziej filozoficzna, ale uświadamia nam coś głębokiego o naturze czasu i istnienia. Śmierć, entropijna wszechświata, ostateczny finał, w którym nie tylko nie ma nic, co się dzieje, ale można powiedzieć, że sam czas dobiega kresu. W pewnym sensie jest to rozwinięcie scenariusza wielkiego zamarznięcia. Wyobraź sobie wszechświat w odległej przyszłości. Tak odległej, że nawet trudno to wyrazić słowami. Powiedzmy, pojedynce musiałbyś napisać dziesiątki zer lat. Wszystko już się wydarzyło. Gwiazdy zgasły, czarne dziury wyparowały. Być może nawet protony, cząstki materii, uległy rozpadowi po niewyobrażalnie długim czasie. Nie został żaden zorganizowany obiekt, żadne źródło energii, tylko rozrzedzone, zimne promieniowanie i pojedyncze cząstki rozproszone w tak ogromnej przestrzeni, że mogą minąć tryliony lat, nim cokolwiek z czymkolwiek się zderzy. W takiej rzeczywistości nic się już nie zmienia. Nie zachodzą żadne reakcje, nie płynie żadna energia od punktu A do B. Wszechświat osiągnął stan maksymalnej entropii, najwyższego nieuporządkowania i pozostał w nim na zawsze. A skoro nic się nie zmienia, czy możemy mówić jeszcze o upływie czasu? Czas mierzymy zmianami, ruchem, wydarzeniami. Gdy nie ma wydarzeń, sekundy, lata, eony tracą znaczenie. Można powiedzieć, że nastąpił koniec czasu, bo czym jest czas w świecie, w którym nic się nie dzieje? To nie jest gwałtowna apokalipsa ani wybuch. To raczej powolne gaśnięcie świateł sceny, na której sztuka już dawno dobiegła końca. Kurtyna co prawda nie opadła, ale na scenie nie ma już aktorów, nie ma ruchu, nie ma dramatu. Zostaje wieczna cisza. Być może ostatni widz, jakim jest sam czas, opuszcza salę. Taki finał zmusza do refleksji. Czy koniec wszechświata musi oznaczać absolutny koniec wszystkiego? W tym punkcie nawet pojęcia początku i końca przestają mieć sens. Być może czas to tylko iluzja wynikająca ze zmian, a gdy zabraknie zmian, czas także przestanie istnieć. Poznaliśmy 5 różnych, niezwykłych końców wszechświata. Od cichego zamarznięcia w ciemności, przez kolaps w ognistej kuli, kosmiczne rozdarcie, nagły rozpad próżni, aż po śmierć entropijną, gdzie zamiera nawet czas. Każdy z tych scenariuszy jest hipotezą, owocem ludzkiej wyobraźni wspartej nauką. I każdy skłania do zadumy nad naszym miejscem w kosmosie. Czy w obliczu takiego końca cokolwiek, co robimy dzisiaj, ma znaczenie? A może właśnie świadomość nieuchronnego końca dodaje znaczenia naszym chwilom tu i teraz? Niezależnie od tego, czy wszechświat zgaśnie za biliony lat, czy rozerwie się wcześniej, jedno jest pewne, żyjemy w wyjątkowym momencie kosmicznej historii, gdzie gwiazdy jeszcze świecą, a życie może zadawać takie pytania. Pozostaje nam ciekawość i nadzieja, że zanim nadejdzie kres, zrozumiemy jak najwięcej. A ty, jak myślisz,
który koniec jest najbardziej prawdopodobny, a który najbardziej przerażający? Czy koniec wszechświata to faktycznie koniec wszystkiego, czy może początek czegoś zupełnie nowego? Pytanie pozostawiam Tobie, drogi widzu, do własnej refleksji. Jeśli dotarłeś aż tutaj, dziękuję Ci za wspólną podróż przez granice naszej wyobraźni. Co według Ciebie jest najbardziej prawdopodobnym końcem wszechświata? Napisz w komentarzu. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj Cosmovision, aby nie przegapić kolejnych fascynujących tematów o kosmosie. Jeśli nasze treści są dla Ciebie wartościowe, możesz wesprzeć rozwój kanału, klikając link w komentarzu. To oczywiście opcjonalne, ale nawet drobne wsparcie pomoże nam tworzyć kolejne materiały o kosmicznych tajemnicach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.